Do dwóch utworów z płyty powstał teledysk. Pierwszym utworem to jest Ezoteryczny Poznań i tutaj mamy dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zespół w tramwaju. Cały skład piżamy, jadą tramwajem przez Poznań i wykonują utwór. Natomiast drugi teledysk powstał do Balu Senatora. I ten teledysk to jest animacja, za którą nawet autorzy dostali nagrodę na festiwalu Jach Film, który jest festiwalem wideoklipów. Festiwal polskich wideoklipów Jach Film. Co ciekawe, mamy tam trzy postacie, w tym Ankę. I Grabarz twierdzi, że na sali jest nas trzech, Łysy, ja i Anka, więc Anka jest chłopakiem, facetem. Natomiast w teledysku jest to dziewczyna. No nie wiem, czy ktoś nie zrozumiał tekstu, czy nie dogadał się z Grabarzem, ale rzeczywiście mamy tutaj taki rozjazd. Nagrać płytę to jedno, a wydać ją to zupełnie inne wyzwanie. Jeszcze kiedy planowana była sesja, Grabarz był wstępnie dogadany z wydawnictwem Kukuryku, ale kiedy już dochodziło do tej sesji, zbliżało się termin, to nagle wydawnictwo zamilkło. Potem pojawiły się dwa wydawnictwa, NNNW i Migrena Records. Ten pierwszy miał dość kuriozalną propozycję, aby zespół wziął 10% płyt w ramach tak zwanych tantiem i sam je sprzedał. Migrena Records miała być alternatywną odnogą Sony Records. Nawet zapłacili zaliczkę, dzięki której zespół pokrył częściowo koszty nagrywania w giełdzie. No ale potem ten projekt się nie udał i zanim płyta została nagrana, to Migrena Records przestali istnieć. W efekcie Grabarz i spółka zostali z nagraną płytą i z długami. Właściciel studia Giełda miał nawet grozić Grabarzowi komornikiem i na szczęście Grabarz ma brata, Marcina, który był na tyle stabilny finansowo, że był w stanie pożyczyć całe 1700 zł i dzięki temu Grabarz mógł spłacić dług. Natomiast cały czas pozostał problem, co z tym materiałem zrobić. W pewnym momencie do Radia S zadzwonił niejaki Sławek Pietrzak, właściciel firmy SP Records, która przede wszystkim wydawała Kult i Kazika, ale też wydawała młodych hip-hopowców, Kaliber 44 i Wzgórze Ja Patrzę. Pietrzak zadzwonił do radia w sprawie swoich hip-hopowych podopiecznych. Tak się złożyło, że telefon odebrał Grabarz. No i w pewnym momencie Grabarz postanowił wykorzystać sytuację. No i zapytał o możliwość wydania płyty Złodzieje Zapalniczek. Okazało się, że Pietrzak był fanem piżamy, więc bardzo chętnie podjął rozmowę. No ale kiedy usłyszał materiał, no to uznał, że chyba będzie trzeba to nagrać jeszcze raz. Potem zamilkł. No i właściwie przez kolejne pół roku nie było wiadomo, co z tym wszystkim dalej. W końcu Grabarz wybrał się do Pietrzaka, ten dał się namówić i na dość niekorzystnych warunkach dla zespołu wydał płytę. Dzięki temu płyta Złodzieje Zapalniczek trafiła na rynek w lutym 1997 roku. W ramach promocji zespół miał podpisywać płytę w Empiku, Empiku Junior w Warszawie w Domach Centrum. No i przyszły dwie osoby. Zagrali też koncert promocyjny, ale ten koncert zorganizowali sami, dlatego że SP Records w ogóle nie byli tym zainteresowani. Koncert odbył się w Kinoteatrze Tęcza na Żoliborzu. Muzycy dojeżdżali tam pociągiem z Poznania, dlatego że była dosyć sroga zima i samochód odmówił im posłuszeństwa. Na miejscu musieli skołować jakiś sprzęt. Nie było żadnej reklamy tego koncertu, ale okazało się, że była pełna publika, w tym sławy sceny alternatywnej, między innymi Brylewski i Świetlicki. Ten drugi miał nawet stwierdzić, że piżama porno to cudownie odnalezione ogniwo w łańcuszku polskiego rocka. W Tęczy na basie zagrał już Julo, który finalnie zastąpił Konkolewskiego.
trafił do zespołu dzięki protekcji swojego kuzyna. Kuzyna, który przekonał grabarza, że tym razem jego los się zmienił i będzie to wszystko brzmiało i wyglądało znacznie lepiej. Między Konkolewskim a Julem na chwilę na basie w piżamie porno grał niejaki Grzegorz Warchoł, wykształcony muzyk, który sprawił, że od tamtej pory kuzyn gra z metronomem. Natomiast on sam nie utrzymał się w zespole, dlatego że nudziło go proste granie do tego stopnia, że któregoś razu miał usnąć na próbie grając 3 akordy. No i dla grabarza to było za dużo i podziękował mu za współpracę. Wracając jeszcze do samej płyty, to warto parę słów powiedzieć o tytule i okładce. Tytuł Złodzieje Zapalniczek jest również tytułem utworu, który znalazł się na kolejnej płycie zespołu, czyli na Steropianie. Podobnie jak Ulice jak Stygmaty, utwór pojawił się na płycie, kasecie Futurista. I grabarz twierdzi, że to taka po prostu koincydencja. Jeżeli chodzi o okładkę, to jej autorem jest niejaki Paweł Kopczyński. Natomiast pierwowzorem tej okładki była okładka autorstwa Tomasza Kozaka, który no właściwie prawie ten rysunek umieścił na okładce książki lubelscy Sentymentaliści, którą wydawał Lunin Wąsowicz. I to właśnie on dogadał się z autorem i dzięki jego protekcji z autorem dogadało się SP Records i jego rysunek trafił na okładkę płyty. Różnica jest taka, że na okładce książki tutaj jest tramwaj i dzięki temu wiemy, że to podwójna linia to jest trakcja tramwajowa. Natomiast na okładce tego tramwaju nie ma. No jest natomiast piesek i śmierć w cylindrze. No i ten cylinder miał się okazać za chwilę elementem rozpoznawczym dla całego zespołu, a szczególnie dla grabarza na scenie, wtedy kiedy jest z piżamą porno. To charakterystyczne nakrycie głowy to tak zwany szapoklak. Grabarz całą tą historię przedstawia następująco. W okolicach urodzin zespołu, listopad, grudzień 1997 roku, był zaproszony do programu Lalamido, który prowadził Paweł Konio i Skiba. Tam mieli różnego rodzaju rekwizyty, stroje i między innymi mieli cylinder. Grabarz założył go na głowę, spojrzał w lustro i piorun go strzelił. Uznał, że to jest dokładnie to, czego potrzebuje. Zastanawiał się, skąd coś takiego zdobyć. W pewnym momencie zobaczył kominiarza, zobaczył, że kominiarz ma dokładnie to, czego potrzebuje. Zadzwonił do kominiarzy i dowiedział się, że to się nazywa szapoklak. Czym się różni cylinder od szapoklaka? Tym, że szapoklak jest składany. Taki naleśnik. Grabarz udał się do kominiarzy i kupił cylinder. Okazało się jednak, że cylinder był bardzo nieporęczny, szczególnie w podróży. Ciężko było zadbać o to, żeby się nie pogniótł, nie stracił tego swojego kształtu. W końcu wybrał się znowu do tych kominiarzy i tym razem zakupił szapoklak. I od tamtej pory ma go na scenie na głowie. Raczej nie cały czas ten sam. Któregoś w końcu w pewnym momencie znalazł miejsce, gdzie można było zamówić sobie taki szapoklak i tam co jakiś czas zamawia na nowo. Co ważne, nie jest to najbardziej dla niego komfortowe nakrycie głowy. Mówi, że trochę czuje się z tym, jakby miał wiadro na głowie, dlatego też w strachach na lachy zrezygnował z tego nakrycia głowy. No i też przyznaje, że szczególnie jak jeszcze nie miał drugiego zespołu, to ten szapoklak gwarantował mu anonimowość, dlatego że wszyscy kojarzyli grabarza z nakrycia głowy, a nie z jego twarzy. Więc kiedy po koncertach już bez tego charakterystycznego nakrycia wychodził gdzieś tam w przestrzeń publiczną, to nikt go nie rozpoznawał. W grudniu 1997 roku w Poznaniu Piżama zagrała swój koncert na swoje 10. urodziny. Wystąpili m.in. gościnnie Kasia Nosowska, Muniek i Tomasz Budzyński. I była to pierwsza impreza, którą zorganizował samodzielnie grabarz. 2 lata później został on menadżerem piżamy porno i do dzisiaj zajmuje się sprawami zarówno piżamy porno, jak i strachów na lach. W międzyczasie zespół pracował nad kolejną płytą i w kwietniu 1998 roku wyszedł album Steropian. Według grabarza Steropianem zespół zamknął usta i
krytyką i publiczności. Pokazał, że rzeczywiście jest w formie, że rzeczywiście potrafi nagrać dobrą muzykę, która dobrze brzmi. Dla mnie osobiście Styropian jest naprawdę dobrą płytą, lubię ją, ale jest o te trzy numery za długa. W czerwcu 1999 roku wyszła płyta Udlice jak stygmaty, absolutne rarytasy. Jest to ten sam materiał, który został opublikowany na kasecie Ulice jak stygmaty, ale nagrany na nowo. Nie ma tutaj tylko utworu Porządek panuje w Warszawie, no bo pojawił się on chwilę wcześniej na Złodziejach zapalniczych. Również w 1999 roku Pijama Porno po raz pierwszy zagrała na przystanku Woodstock. No i Grabarz wspomina, że wtedy rzeczywiście zobaczyli, że im się udało. Te 300-400 tysięcy gardeł śpiewających i teksty bawiących się, 400 tysięcy ludzi bawiących się przy ich muzyce zrobiło ogromne wrażenie. No i rzeczywiście też od tamtego czasu Pijama Porno obok Kultu stała się najbardziej wziętym zespołem koncertowym. W kwietniu 2001 roku wyszła płyta Marchew w butonierce i utwór z tej płyty Twoja generacja to jest pierwszy przebój Pijamy Porno, który trafił na trójkową listę przebojów. I to był też moment, kiedy Pijama Porno ostatecznie pożegnała się ze sceną niezależną i trafiła do mainstreamu. Grabarz wspomina, że byli fani, którzy mieli mu to za złe, natomiast on sam, jak już wcześniej mówiłem, był bardzo zmęczony tym paździerzem sceny niezależnej i nie widział powodu, dla którego ma nie korzystać z tego, że po prostu jego zespół, jego muzyka, jego teksty stały się popularne i dużo ludzi chce tego słuchać. W 2002 roku ruszył projekt Strachy na Lach. Początkowo miał być to projekt poboczny. Główna inspiracja była ze strony Manu Chao, który wtedy stał się bardzo popularny w Polsce takim swoim postpunkowo-akustycznym graniem. I Grabarz chciał dokładnie to samo osiągnąć. W 2003 roku wydał pierwszą płytę, która zresztą była zatytułowana Grabarz i Strachy na Lachy. Natomiast no, okazało się być to ogromnym sukcesem. Pierwsze numery weszły do radia. Kiedy w 2005 roku wydali Piłę Tango, no to stali się wtedy już ogólnopolską gwiazdą. Tutaj ciekawostka, dlatego że z jednej strony płyty Strachy na Lachy, zespołu Strachy na Lachy sprzedają się znacznie lepiej. Jedna płyta Strachów sprzedała się lepiej niż wszystkie płyty Pijamy Porno. Natomiast koncertowo Pijama Porno zawsze zapełniała salę, a Strachy, wydaje się, że może już nie dzisiaj, ale przez długi czas miały z tym problem. Ciekawe też jest to, że okazało się, że bycie grabarzem nie wystarczy, aby z nowym projektem zrobić od razu sukces. Tak naprawdę zaczynał trochę od początku. W 2003 roku pojawiła się też kolejna płyta Pijamy Porno, czyli Bułgarskie Centrum. Z niej pochodzi kolejny wielki przebój, Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, który brzmi jak Strachy na Lach. No i Bułgarskie Centrum to jest dla Grabarza najostrzejsza, najbardziej zróżnicowana płyta, a dla fanów ostatnia na ładnych parę lat. No i rok 2003 to jest ten, w którym wyszła książka Punk Rock Later, no i w którym miał miejsce sławny koncert, jednodniowy festiwal Punk Rock Later, którego Grabarz właśnie miał być współpomysłodawcą. Więcej na ten temat mówię w suplemencie do odcinka o Brygadzie Kryzys. Zapraszam. Najbardziej przełomowe dla Pijamy okazał się rok 2007. Po pierwsze,
wyszła nowa wersja płyty Złodzieje Zapalniczego. Grabarz uważał, że chce dać fanom to, czego nie udało im się osiągnąć w roku 96. Natomiast w efekcie dał to, czego chyba na większość fanów nie oczekiwało. Kiedy się porówna te dwie wersje, to ewidentnie słychać, że ta nowa wersja płyty jest znacznie wolniejsza, znacznie do tyłu. Jest równiejsza, lepiej brzmi, to brzmienie jest pełniejsze, jest bardziej przestrzenne, no ale właśnie ta surowość, ta nierówność, to biegnięcie do przodu wersji z roku 97 nadawała charakter i klimat tej płycie. I dla mnie osobiście ta wersja pierwsza jest znacznie, znacznie lepsza. Na tej drugiej moim zdaniem słychać, że zespół jest starszy o tych 10 lat. I myślę, że to nie przypadek, że na wersji winylowej jest właśnie materiał z roku 97. Natomiast w lipcu 2007 roku Grabarz ogłosił, że koncert urodzinowy w grudniu będzie ostatnim koncertem Pijamy Porno. Wspomina, że już w 2006 roku miał depresję i na koncercie urodzinowym chciał ogłosić, że to koniec, ale ponieważ mieli wszystkie koncerty wyprzedane, to nie mógł tego zrobić. Po tym, jak już to ogłosił, czuł się znacznie lepiej. Uważa, że to był w ogóle najlepszy okres w historii Pijamy, że wtedy grali najlepiej, zaczęli grać na nowo bardziej te dynamiczne, punkowe numery i że tak naprawdę odeszli z klasą, że ten koncert grudniowy 2007 roku był może nawet najlepszym, a na pewno jednym z najlepszych, jaki zagrali. No i to też był ostatni koncert, jaki zagrali w składzie z Dziadkiem i z Julem. Popatrzcie, panowie, tak miało być. Tak to wszystko wymyśliłem. Kocham was, cześć. Formalnie Pijama zawiesiła działalność, natomiast nie bardzo było wiadomo, kiedy wróci, czy w ogóle wróci. Wręcz były momenty, kiedy Grabarz wyraźnie twierdził, że nie wróci. Ale wróciła. Na początku koncertowo, w 2015 roku, no tyle tylko, że właśnie, tak już wspomniałem, bez Dziadka i Jula. Grabarz twierdzi, że w tym okresie przerwy, kiedy grał ze Strachami, przyzwyczaił się do dużo bardziej profesjonalnego grania, do profesjonalnego brzmienia i kiedy zaczęli próby z dawnym składem, to po prostu mu ci dwaj muzycy już nie pasowali. W efekcie na basie gra Lo, czyli basista Strachów, a na gitarze Piotr Załęski, wcześniej czy równolegle gitarzysta zespołu Hurt. Koncertowo od jakiegoś czasu Pijama wspierana jest również przez Mariusza Mańka Nalepę, który na co dzień jest gitarzystą Strachów. W 2019 roku pojawiła się nowa płyta zespołu Pijamy Porno, Sprzedawcy Jutra, no ale jej promocja zderzyła się z pandemią. We wrześniu 2023 roku, dokładnie 8 września, pojawił się nowy utwór w sieci, Zimny Bóg, i zapowiada on płytę PP, która ma się pojawić w listopadzie tego roku. Co ciekawe, wersja winylowa jest już wyprzedana. Podsumowując, Złodzieje Zapalniczek to płyta, dzięki której na scenie polskiej, na polskiej scenie rockowej mamy taki zespół jak Pijama Porno. Płyta, która jest mieszanką ska, punka, reggae, rocka. Dla mnie płyta spójna, równa, po uważnym przesłuchaniu kompletna. Nic dodać, nic ująć, w wersji z roku 1997. Na koniec, jak zwykle, przypominam, że można mnie wspierać. Wiem, że teraz jest bardzo mała częstotliwość, duże dziury w czasie, no ale niestety praca w dwóch szkołach nie ułatwia. Staram się jak mogę, no ale czas niestety jest nierozciągliwy. Niemniej Patronite, Buy Coffee są, można tam mnie wspierać finansowo i dodawać mi otuchy, że mam dla kogo to robić. Tak samo jak można komentować, co też dodaje mi otuchy i w jakiś sposób poprawia pozycjonowanie odcinków. Kolejny odcinek będzie o płycie zespołu, który spokojnie możemy nazwać supergrupą. Nie chcesz przegapić? Oglądaj mój kanał.